Jeśli droga od kolegi do domu zajmuje ci 39 minut, to o której godzinie musisz wyjść, aby być w domu 15 po 6? Narysuję oś czasu. To będzie oś. Niech tutaj będzie godzina 6. Tu będzie godzina 7. Wcześniej będzie godzina 5. Oczywiście to są godziny popołudniowe, raczej nie odwiedzasz kolegów w nocy. Gdzie będzie godzina 15 po 6? 15 po 6, czyli to jest godzina, która jest po 6, a jeszcze przed 7. Podzielę ten odcinek między 6 a 7 godziną na 4 części, czyli na pół i jeszcze raz na pół. Wtedy każdy taki kawałek to będzie 15 minut. W godzinie mamy 60 minut, czyli to będzie 15, to będzie 15, to 15 i to 15. Czyli 15 po 6 będzie w tym miejscu, zaznaczę. To jest 6:15, czyli inaczej 15 po 6, oczywiście po południu, czyli możemy też powiedzieć, że to jest 18:15. Teraz chcemy wiedzieć, o której godzinie musimy wyjść, żeby być w domu właśnie o tej 6:15. Wiemy, że podróż do domu trwa 39 minut. Tak sobie myślę, że łatwo byłoby się zastanowić, ile minut mija tutaj do pełnej godziny. Ile tutaj minut do 6 mija? Do 6 mija 15 minut. Tu mamy 15 minut. Czyli musimy wyjść na pewno przed 6. Zatem idziemy do tyłu jeszcze. Mamy 39 minut. Przeszliśmy 15, zatem ile jeszcze musimy przejść? 39 odjąć 15, to jest 9 odjąć 5, 4 i 3 odjąć 1, 2, czyli 24 minuty jeszcze musimy przejść. Zaznaczę taki kawałek. 24 minuty. Jaka tu będzie godzina? Co powinnam tu wpisać? Możemy od 60 minut, bo tyle trwa godzina, odjąć 24. Zapiszę 60 odjąć 24. Pożyczymy od szóstki, tu będzie piątka, tu będzie dziesiątka. 10 odjąć 4 to jest 6, 5 odjąć 2, 3. Czyli ta godzina to jest 5:36. Faktycznie zgadza się, ponieważ od 5:36 do 6 mamy 24 minuty, a potem od 6 do 6:15 mamy 15 minut, czyli 24 minuty plus 15 daje nam właśnie te 39 minut, czyli ten czas, który mija od wyjścia z domu kolegi do przyjścia do własnego domu. Czyli o godzinie 5:36 lub 17:36 trzeba wyjść od kolegi, żeby być w domu 15 po 6. Zapiszemy 5:36.